Witamy wszystkich kolegów hodowców oraz koleżanki hodowczynie. Przejeżdżając tutaj w okolicy Zbyszka Oleksiaka, postanowiliśmy go tutaj odwiedzić. No i tak tutaj sobie rozmawiamy trochę o gołąbkach, o tym i doszliśmy tutaj do takiego też może niespodzianki troszkę. Okazało się, że to drugi gołąb, który był na wspólnym gołębniku Giewont, jest to właśnie po gołąbkach kolegi Zbyszka. My też właśnie kiedyś z Łukaszem kompletowaliśmy dokumentację właśnie po locie na wspólnym gołębniku, no i też było właśnie to, okazało się na karcie tego, znaleźliśmy właśnie zapiskę kolegi Dariusza, że to były gołąbki właśnie Zbyszka, no i też tutaj właśnie mu go dzisiaj odwiedzili, żeby potwierdzić, czy to faktycznie prawda, bo czy ten kolega tylko sobie tak napisał na kartach, no ale okazuje się, że faktycznie te gołąbki, które tutaj właśnie Zbyszek czy miarodowody, to jest ten 053 12 20 363, to jest ojciec czy matka? Ojciec, to jest ojciec tego gołąbka, który drugi był, i 053 12 20 315, to jest matka właśnie tego gołąbka. Tutaj nawet Zbyszek nam tutaj udostępnił taki rodowód do tego gołąbka, a ten gołąbek, który był drugi, to jest na wspólnym gołębniku, to jest PL0442-16-4300, to jest kolegi Dariusza Skarińskiego z Mielca. Ten gołąbek był drugi, no to może Zbyszek powiedz więcej o tym gołąbku, no bo... No to był taki akurat, ja kolegę Darka poznałem akurat na aukcji charytatywnej, tam co była po prostu na katedrę, i tak żeśmy się poznali, bo przypadkowo żeśmy sobie siedli koło siebie, no i pan Darek pytał się, czy może do mnie przyjechać, no i postanowił przyjechać, kupił sobie tutaj, no fenomenalne, bo tam kupił 6 gołębi, super po prostu, między innymi właśnie kupił tutaj samczyka po ojcu Oli i po mamusi Miss, nie? A drugiego kupił z tej mojej złotej pary samiczkę z tych Van Dambele po prostu, także te gołębie połączył. Byłem u Jaśka, fajny finał. No bo byśmy prostu... nie wiedzieli w ogóle, co to za gołębie. Ja dzwoniłem do Dariusza i pytam się go, co to za gołąbki. On nie chciał się przyznać, nie wiem czemu. Gołąb akurat się drugi odbił, no nawet nie cieszyłem się na finale, bo jeszcze czekałem na swoje gołębie, a tu okazało się, że to już jak, jakby nie było, no to wiadomo, że to jest właścicielem jest pan Darek. Tutaj, ale także po nagroda jest, dla Darka będzie. Dla Darka, ale pochodzenie no też hodowcy zawsze cieszy, bo że to jest w 100% po moich gołąbkach, no ale też tej radości z mojej strony tam nie było, kiedy tam te gołębie przylatowały, bo byłem tego nieświadomy. Jadąc na lodokręgowy akurat wkładaliśmy po prostu gołębie, no i pan Darek zadzwonił i poprosiłem go, żeby wyzwał mi rodziców, no co potwierdziło wcześniejsze numery z karty u Jaśka tutaj na Giewoncie. No i też no, na pewno ta radość wystąpiła bardzo duża u mnie, także po prostu no, cieszę się do dzisiejszego dnia też, że ten gołąbek tam tak fajnie siadł. No moje gołąbki akurat mają pozycję tam 118, 119, 215, 235 i 301, także na 5 gołąbków na finał wszystkie 5 są w domu, także jakby wszyscy owocy wszystkie przyleciały, to ja się był na pierwszym miejscu na świecie, a tak to na razie 6 pozycję zajmuje na świecie, z tego co wiem. W Polsce chyba masz pierwszą statystykę, nie? Nie wiem, no może tam koledzy... Trzygłowych chyba nikt nie prowadzi statystyki. Gdzieś są jakieś takie informacje, które nie są tam niepotwierdzone. Niepotwierdzone, no. Może ktoś zrobi jeszcze, jakąś taką listę. Zbyszek, to jeszcze chwilę, póki pani nagrywa, czy ty nagrywasz, to część wytniemy. Jeszcze możemy powiedzieć o tym pokerze, bo fajnie przyleciały i przy okazji ich opierdol, znaczy ich zdołuje, to część się wytnie. Bo też połowa twojego gołębia, tak? Połowa. Tam w tych gołąbkach z pokera, tak? Tak. Ten kolega tu właśnie się przyznał, że... No to możesz zacząć temat, to część tam wytniecie. To, co ja kolega dał to o moich gołąbkach też na WG Poker i tam był pierwszy... Z pierwszego lotu konkursowego pierwszy. 50% Oleksiak, z drugiego... 50%, z drugiego Arkadiusz Arek Strzelczyk. Tak. No bo dążenie. Z drugiego lotu konkursowego był gołąb drugi. I z trzeciego lotu był gołąb Nasty, nie pamiętam. No także te krzyżówki, no widać, że te krzyżówki się pokazują, no nie, i to nie przypadek jest. I tego żebyśmy nie wycięli, bo fajnie koledzy wyliczyli, bo odrzucili pierwszy lot, nie wiem jakim cudem. Tak sobie wymyślili. Nie mów, brzydko to się nie odrzuci. No. Nie wytnie się. No. Także ten, nie? No widać, że tu przy okazji jeszcze powiem, że to nie przypadek jest, bo nawet w czerwcu, na finałowym locie, pierwszy gołąbek w czerwcu, jest też 50% też po moich gołębiach, także WG Kosakowo, drugi as i dziewiąty as, także no nie ma tu przypadku też, no trzeba dać dobre gołębie, też kolego za... To ja dodam, że trzeciego lotnika mam w oddziale, też jest 50% dolek się. No także po prostu, no a sensacją, no nakręcimy za 10 dni w Niemczech filmik, które tam po prostu, no pan Nowacki, no to zdominował Niemcy po Dortmundu po prostu, także to deklasacja praktycznie jest do tego stopnia, że na 30 lotników 28 jego.
Po prostu po 16,8 pierwszych, 7 pierwszych, no to niewiarygodne. Część twoi, tak? Bo 90% po moich gołębiach i technicznie nie. To, no, chcemy nakręcić filmik, żeby to było całkowicie już rzeczywiste, po prostu faktami poparte. A podobnie, że to jest bardzo silny oddział Niemczech do tego stopnia, że boi się tam do tego oddziału ktokolwiek przyjść, wręcz uciekają. Jego też namawiali, żeby tam nie szedł, żeby wszędzie szedł, ale nie do tego oddziału, bo taka jest silna konkurencja. On mówi, no jestem młody, muszę spróbować z najlepszymi, nie? No i to takie podejście po prostu pokazuje, że w życiu nie trzeba się bać konkurencji, trzeba po prostu zawalczyć z najlepszymi, nie? I po prostu progi, i dążyć do najlepszych gołębi i samemu trzeba zadbać o swoje gołębie. No i tutaj w przypadku też oddając gołębie dobre ręce na przykład, nie? Do Joszka, wydaje mi się, że przez 3 lata, jak same statystyki mówią, no nie? Jest to gołębi, który po prostu jest procentowo bardzo dobrze wychodzi. No nie zawsze po prostu można wszystko przewidzieć, bo ja powiem o sobie na przykład... Trochę szczęścia też trzeba mieć. Tak, moje gołębie do tej pory dawałem, to też taki gołębi, jak tu kolega kupił, z tych szybkich i znakomite znajdowały po prostu nagrody, bo już mam dyplomu bardzo dużo z WGG, bo niejednokrotnie był trzeci, czwarty, piąty. Razem jest trzy na raz. Trzy na raz dyplomy i mam taki dyplom już koło 8. Ale po prostu postanowiłem w tym roku dać gołębie twardsze, wolniejsze, no i coś okazało, w tym roku finał był znakomity, szybki, ale znowu lekko był sprinterski, no nie, i te gołębie są moje, jak pokazało, bardzo dokładnie, ale leciutko troszeczkę później, no i dlatego też trzeba mieć trochę szczęścia i trzeba być trochę świadomości, jakie gołębie się daje na jaki lot, po prostu, nie, to nie można mieć do organizatora pretensje, tylko że się samemu w tym momencie zrobiło źle. No to już nie do końca, bo nikt nie przewidzi, jaki będzie finał. Ale trzeba pochwalić, że te gołębie szybkie, jak i pokazała po tej parze, no, że gołębie szybkie tutaj w tym roku pokazały swoją klasę, no i pięknie siadały. Przerwę ci, Zbyszek, ale teraz ci dam dobrą radę, już wiesz przynajmniej co za rok dać. A chcesz mieć drugie miejsce. To też dobrze, no. Dlatego ten sport jest taki fajny. Że także żegnamy się z kolegami. No i życzymy wszystkim powodzenia, dobry lot. I żeby próbowali, jak się nas komuś nie uda, trzeba próbować jednak po prostu. Wytrwałość. Bo kiedy się nie będzie spodziewała ta osoba, to wtedy po prostu może szybciej wygrać. Najczęściej tak jest właśnie, jak się człowiek nie spodziewa, to coś na to lotne. A jaka jest obsada u Ciebie na gołębniku? 600. No to damy na drugi rok 3 drużyny po 200 gołębi. Który z nas na pewno wygra? Kolega już na sposób. Może kolega też jest dobra, przedstawi, bo kolega już tam daje na aukcję gołębi, to może przedstawi przy okazji. Tak, często... Wojciech Ziobrodziewicz, większość mnie zna, albo mniejszość, to zależy. Gdzieś, lepiej, żeby mnie chodzi, nie znały. Jeśli chodzi na przykład o WG, na GW nigdy nie dawałem, pan Bochenczak mnie nie dopuścił, że mam za słabe gołębie, trudno, ale dałem na centrum, tam wygrałem. Próbuję u Artura dzisiaj też coś tam siadło, co prawda za kolegą Romkiem, ale trudno, no był lepszy. Także, akurat zapisał, już nie było miejsca, które... No, a ja się mam zasady nie twarde. Teraz oficjalnie przed kamerką zapraszam 0,14 pana Wojciecha, pana Romka i wszystkich kolegów. I Zbyszka też, bo teraz już wie co wychować. Tak jest. A dajesz Zbychu, ale ten na GW. Tak, ja co roku daję do Jeszka, także. No to dziękujemy.